Cześć wam wszystkim, z tej strony Drake i powracam do Kingdom Hearts u mnie na kanale i ostatnio pożar nas kosmiczny wieloryb. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Krzyczysz, czarujesz, Donald. Zjadł mnie wieloryb, jest naprawdę cudownie okej. Wow! To przedmiot! I think that big old whale monstro just swallowed us. And for today's weather, expect showers. Oh, heavy showers. Heavy rain, co? No i właśnie, pamiętacie to, co mówiłem z 2-3 odcinki temu. Pinocchio? Bez tej opcjonalnej rozmowy wcześniej, to nie miałoby żadnego sensu. Tak, jesteśmy w Monstro. Jest to tak jakby trochę świat Pinokia. W sensie jakby Monstro jest postacią z Pinokia. De facto samego świata Pinokia tutaj nie ma, ale no jest właśnie Monstro. I o mój Boże, Monstro jest tak irytujący. Nie jest de facto zły, bo tutaj fabuła się o dziwo dzieje, rusza się, ale jest irytujący. My name is Geppetto. I'm Pinocchio's father. When we got separated, I traveled all over looking for him. Thank goodness we're together again. So, you seem to know Pinocchio quite well. I hope he was a good boy in my absence. Myślę, że mam poważniejsze problemy. Quite a journey, right, Pinocchio? I oczywiście Pinokio jako mała wsza, którą jest, poszedł sprawiać kłopoty gdzieś. Mimo tego, iż właśnie rozmawiał ze swoim ojcem, którego rzekomo tak długo szukał. A, świetnie. No, ostrzegałem go, żeby nigdzie się nie oddalał. To zły chłopiec, ale jest dla mnie bardzo ważny. Znajdźcie go, w sensie. Tak. No, ja sobie zapiszę. No, ponownie poprzedniego odcinka nie zapisywałem, bo wolę mieć od czasu do czasu save'a zrobionego. Dobra. No tak, musimy znaleźć oczywiście Pinokia. Jezu Chryste, kamera, co się dzieje? Mamy tutaj oczywiście skrzynki do pozbierania w tej lokacji. Wow. Ewentualnie, czekajcie, mogę to chyba w sumie póki co olać. Nie jestem pewien jakby od czego zacząć. Potem poziom wody, albo śliny, bo tak pływamy w ślinie wieloryba, to całkiem obleśnie. Się podniesie i będziemy mogli tutaj dotrzeć do większej ilości rzeczy. Póki co jednak musimy, no cóż, iść za Pinokio. I tak, oryginalne nazwy tych, znaczy nazwy tych wszystkich lokacji są bardzo oryginalne, takie jak komnata 1, komnata 3, komnata 6, komnata 7, komnata 2 i tak dalej, i tak dalej. To totalnie jest mylące. You know, Geppetto's awfully worried about you. Pinocchio, stop fooling around. This is no time for games. But Sora, I thought you liked games. Or are you too cool to fabuła. Now that you have the keyblade? O, jest taki zazdrosny, Riku. What are you doing here? Just playing with Pinocchio. You know what I mean. What about Kairi? Did you find her? Maybe. Catch us, and maybe I'll tell you what I know. Oh, come on. No i to jest ten moment, kiedy jakby Riku z, no cóż, po prostu kumpla Sory, który jest o niego, cóż, wiecie, jakby z Sorą są o siebie nawzajem troszkę zazdrośni. Jeden coś ma, drugi czegoś nie ma, jeden jest fajniejszy od drugiego, tego typu, wiecie, teenage problems i w ogóle. W tym momencie Riku jakby strzela focha na wszelką logikę i zaczyna się zachować jak mała pizda. Że,
O, so, jakby wiecie, aby Sora powiedział do Pinokia, że ej, słuchaj, może nie wrócisz do Geppetto, jakby wiesz, to nie jest miejsce ani czas na zabawy. I w tym momencie, aby Riku powiedział, o, Sora, przecież ty uwielbiasz się bawić, no chyba, że teraz jest to poniżej ciebie, skoro masz Keyblade'a. Wow, aby tak serio, to jakby, no. No cóż, Riku. Got that. Oh, not bad. A, no tak, nie mogę otwierać skrzynek podczas walki, zapominam, nie? Tak cały czas, totalnie. A jakby Three Wishes, jako Keyblade ma dużo krótszy zasięg niż Jungle King. Aż szlak, nie wytimingowałem tej obrony. Ale ma dużo wyższy zasięg. Kaman, chciałem to odbić do cholery. No nieważne. Siłka rośnie, to jest istotne. Mega Ether. Tutaj nic nie było. Mimo tego, że wiecie, widzieliśmy jak Riku i Pinokio tutaj wchodzili, to no cóż, nic tutaj nie było. Nie tą komnatą najwidoczniej szli, mimo tego, iż do niej wchodzili. O szlak. A, no tak, one są odporne na piorun. Z jakiegoś powodu. I ta lokacja jest po prostu porąbana, uwierzcie mi. Tak łatwo można się tutaj zgubić. Wszystko wygląda identycznie. Nawet kuźwa lokacje mają podobne nazwy. Co, wiecie co, jakby nie jest problem w żadnej innej, w żadnym innym świecie w tej grze. Tutaj wszystkie nazywają się numerkami. A czy istnieje coś łatwiejszego do pomylenia niż jedna cyferka do drugiej cyferki? No przynajmniej dla mnie nie. Czy ja mogę to przesunąć? Nie, nie mogę. Teraz ponadto tak, jakby jak zapewne już zdążyliście zauważyć, to w Kingdom Hearts jest możliwe duże backtrackowanie, ponieważ wiecie, odblokowujecie nowe zdolności, odblokowujecie nowe Trinity, potem musicie je zbierać i w ogóle, Sora, nie chcę zaatakować tego duszka z jakiegoś powodu. Tak więc backtrackingu tutaj sporo i ta lokacja, monstro, żeby zebrać tutaj wszystko, potrzebujecie dużo cierpliwości i dużo wracania. Uwierzcie mi. I dużo precyzyjnych skoków, co jest w tej grze bardzo trudne. Lekko powiedziawszy. Na przykład, o, możecie skoczyć na beczkę i z beczki skoczyć tutaj. To jest już takie bardzo randomowe. I teraz muszę czekać, aż Donald i Goofy łaskawie ubiją tego ducha. O, super, jeszcze się teleportował, bo tak, duchy się teleportują. Nawet muzyka jest irytująca. Dobra, to już? Dziękuję. O, dalmatyńczyki, cudownie. Może jak pójdziemy oddać kolejnego puchatka, to zobaczymy o dalmatyńczyki, zobaczymy, co u nich uzyskamy. Dobra, tam póki co nie podoskakuję. I tak będę musiał tam prędzej, żeby później iść, tak więc... Jej, taka zabawa. Ponadto jakby całe otoczenie jest takie strasznie dziwne, te paćki jakoś do mnie nie przemawiają. I dodatkowo utrudniają odszukiwanie Trinity, które są rozłożone tu i ówdzie na ziemi. A więc nie jestem fanem. Nie jestem fanem. Wow, tak Sora, nawet nie wyskoczyłeś. Świetnie. Dobra. Nie jestem pewien, czy jak wskoczę tamto, czy będę w stanie wrócić. Dobra, tutaj doskoczyłem. Tam już nie jestem pewien, czy doskoczę na przykład. Nie, jestem pewien, że nie. Dobra. Nie warto. Nie warto.
Ogólnie między tym a kolejnym odcinkiem, który nagram, bo teraz aby ten odcinek kończy moją sesję nagrania na dziś, to mój rzut nagrań na dziś, to poza ekranem pozdobywam sobie rzeczy, które, kurde, no nie, nie wiecie, teraz zdobyłem blok, nie będzie, o, w końcu, nie będzie mi dane wytimingować tego bloku. Tak, pocofam się do światów, w których mamy coś jeszcze do roboty i pozdobywam rzeczy, które opuściliśmy, a więc, no cóż, jak wrócimy, jak zobaczymy się po tym odcinku, będziemy prawdopodobnie nieco silniejsi. Nieco. Dobra, tak. Poważnie! Nie mam zamiaru czekać, aż się odwróci ten grubas, naprawdę. Ty! Czujecie się rozbawieni tym światem? Ja niezbyt. Naprawdę. Dobra. Teraz, o jeśli nie mylę, jedna Trinity jest w tej komnacie. Nie wiem gdzie, ale w tej komnacie. To nam musi wystarczyć. O ty kurde. No sz... O, dobra. Niekiedy łatwiej trafić magią. O, więcej dalmatyńczyków. Świetnie. Teraz tak. Peczuszki oczywiście. Tu jest biała Trinity. Do niej oczywiście nie mamy jeszcze dostępu, tak więc... Tam zaskakiwać nie będziemy. Dobra, zobaczymy co my tutaj. Czy to już? Nie. A ja mam tutaj dwie skrzynki. O, i Trinity niebieską. Świetnie. Wow. Myślałem, że może walka się skończyła i będę mógł tego użyć, ale okej. Ale walki w Kingdom Hearts nigdy się nie kończą. Dzięki. I więcej was matka nie miała do cholery. Fire. Cure. Pięknie. Okay. Nie trafiłeś. No cóż, bywa. Wow, nie wytajminguję teraz tego bloku. Nigdy. Tak, na niego czekałem i teraz nie mogę go odpowiednio przeprowadzić. Dobra, Trinity o cholery. O, to namiot. Super. Wiecie, to jest też takie nierówne, ponieważ niektóre Trinity dają nam rzeczy jedyne w swoim rodzaju. Wiecie, przejście do nowych lokacji, skrzynki z unikatowymi przedmiotami, a inne to pasz, masz kuźwa namiot. Baw się dobrze. Okej, okay, i tyle, tyle dla siebie mam. A więc no cóż. Trinity nierównej. Nierówna. Nieważne. Chodźmy z do komnaty trzeciej. Co teraz nas czeka? O, więcej okazji, żeby spaść i zaczynać całą lokację od nowa. Bo tak, jeśli spadniecie w paru lokacjach, to zaczynacie całego monstru od nowa. Nie dlatego, że zginiecie, po prostu te lokacje są budowane bardzo... O nie, o nie! Właśnie to zrobiliśmy. Jesteśmy na początku. Uff.
Okej, dobra, pozytywne myślenie. Przeturliwamy się dalej, pokonaliśmy już tych wszystkich wrogów, nie walczymy z nimi ponownie, spokojnie, zero nerwów. Lekarz zabroni mi się denerwować, tak. To jest generalnie zabawne, ponieważ jeśli jakby speedrunujecie Kingdom Hearts, to widzieliście mojego save'a tam chyba gdzieś na początku gry. Przeszedłem tą grę w 5 godzin i jestem prawie pewien, że jakbym się faktycznie postarał, to nie wiem, przeszedłbym ją w 3 tak jakby, może w 2, tak więc widzicie, nic nie blokuje nam przejścia, możemy lecieć dalej. Już jesteśmy tutaj, gdzie byliśmy. O, super, Osmose G. Czekajcie, kuźwa. To mi nie wygląda, by było tutaj przejście dalej. A jeśli nie ma tutaj przejścia dalej, to... Gdzie jest przejście dalej? Wait, what? Coś mi tutaj bardzo, bardzo nie pasuje. Tam nie przeskoczę, nie ma opcji. Tutaj mamy przejście do komnaty 1, do początku naszej podróży dosłownie. Tam nie przeskoczę, ni hu hu, ponad to byliśmy już tam. Więc... Wait, what? Co? Gdzie popełniłem błąd? Poza rozpoczynaniem tego świata, co było moim podstawowym błędem. Tutaj jest zamknięte. Wiecie, wydawało mi się, że to jest aby ciąg jednych wyjść z jednych lokacji, prowadzący do drugich lokacji. Tam byliśmy chwilę temu, tam wyjścia nie ma, jak widzieliśmy. Tu musimy iść, innej opcji nie ma. Tu spadamy i jesteśmy... Czy mamy zejść na dół? Możliwe. Zobaczmy, co jest na dole, więc. O, udało mi się doskoczyć, nie wierzę. A, bo no tak, nie pokazało mi się Bambiego. Chcę tą skrzynkę teraz. Jak już tutaj jestem, to chcę tą skrzynkę. Tak, woli ścisłości, nie? O, dziękuję. O, mega eliksir. Awesome. Dobra, to w takim razie, co jest tutaj? Komnata 3. Nic mi to nie mówi. Dziękuję, gro, naprawdę. Jesteśmy... A, tutaj, okej, dobra. Czyli wróciliśmy tak czy siak. Jestem tak bardzo dziwnie zagubiony. To wiecie, to jest gra, którą naprawdę znam, tak więc jakby dziwne, że mam z tym problem. Okej, jesteśmy tutaj. Czy mam iść... A, dobra, mam iść tędy. Nie górą, nie dołem, środkiem. Dobra, spoko, mamy to? Tak? Chyba mamy, nie wiem, nie jestem pewien. O, dzięki za barierę. Gin. Bardzo nie lubię, jak wrogowie w tej grze wylatują poza nasz zasięg. To takie dosyć tanie zagranie na moje. No, czekajcie, jest tak, tu... Nie wygląda, by było cokolwiek. Tutaj zresztą chyba też... Dobra, nie, idziemy po prostu dalej. Nie chcę ryzykować tego, że będę się to powtarzać. Zwłaszcza, że jesteśmy dopiero w połowie świata, tak więc no, zabawa. Why do you still care about that boy? He has all but deserted you for the Keyblade and his new companions, after all. I don't care about him. I was just messing with him a little.
Oh, really? Of course you will. Beware the darkness in your heart. The heartless prey upon it. Mind your own business. Ach, to zbliżenie na rozmazane oczy Riku w niskiej rozdzielczości. Okej, tak, to jakby Maleficent pytała Riku, że hej, no, to czemu w sumie dalej interesujecie Sora? Czemu pojawiasz się przed nim i w ogóle nie musieli się z nim spotykać? No, tylko chciałem mu zagrać na nosie. Ta, totalnie chciałeś, jak nic. Wcale ci nie zależy. I'm cool, okej. I was about to ask you the same thing, Sora. You only seem interested in running around and showing off that keyblade. Tak, totalnie, biegam i popisuję się keybladem. To nie tak, że walczę na śmierć i życie czy coś, nie? I do. Sora, nie rób miny winnej osoby. Chcesz uratować Kyrie, to dla niej latasz po tych światach i szukasz jej. Przy okazji ratując te światy oczywiście, ale głównie dla Kyrie. Tak więc, come on. Na ta piąta? Który nam do cholery jasnej iść? Bowels, okej, do Bowels idziemy. O, kolejny przekolorowany boss. Który znowu wygląda gorzej niż w oryginalnej wersji. A, i to jest ciekawa walka. No problem. Let's do it. Ponieważ Riku, mimo bycia fiutkiem, którym teraz jest, będzie nam pomagał w tej walce. I to jest jakby jedyna walka chyba w całym Kingdom Hearts, w całej jedynce, gdzie mamy jakby trzech towarzyszy. Znaczy jakby Riku nie jest oczywiście zapisany, ale jakby, wiecie, chodzi, zadaje damage. Wow, naprawdę dobrze mi idzie. Szlak. Tak, to jest zabawne, ponieważ Riku mówi don't give up, nie poddaj się i rzuca potkę, a potem rzuca ją na siebie. Okej. Okay. Jestem prawie pewien, że nie byłem w zasięgu tego ataku. Tak mi się tylko wydaje. Okej, okay, mniej skupię się na komentowaniu, bardziej skupię się na graniu. Priorytety. Priorytety. Aero jest dobrym pomysłem, definitywnie. A, zblokowałem, widzicie? No, tego już nie. A, sorry, po łapach. A, właśnie to, co mówiłem wcześniej. Istnieje niestety pewne niebezpieczeństwo co do używania cure będąc w powietrzu. Mianowicie Sora może dotknąć przypadkiem ziemi i przerwać tym zaklęcie. Tak więc no, to takie małe coś. Jezu, przestań się drzeć, Pinokio, robimy co możemy do cholery. To ty jesteś, nie wiem, małym frajerem, który nie uciekł od swojego ojca w bebehale wieloryba. Bez wyraźnego powodu. Jeszcze rozumiem, gdyby się o coś pokłócili czy coś takiego, ale on dosłownie poszedł sobie, bo... Tak. No i boom, pokonany. I to niestety nie jest koniec tego świata. To połowa. Dostaliśmy zdolność Cheer. Super. Czym jest zdolność Cheer? Albo to Goofy ją dostał. A, okej, okay, możemy więcej używać samonów. Nie mam pojęcia, czemu to Goofy dostał tę umiejętność. Wiem, że to się liczy drużynowo, ale to dziwne, że to nie Sora tą umiejętność. Nieważne. No i teraz mamy pewnego rodzaju przełom w tej grze. Ponieważ polepszy nam się motoryka postaci. W jaki sposób, zapytacie? Pinocchio! Pinocchio! Please, give me back my son! Sorry, old man. I have some unfinished business with this puppet.
He's no puppet. Pinocchio is my little boy. He is unusual. Not many puppets have hearts. I'm not sure, but maybe he can help someone who's lost theirs. Oh, tajemniczo. Are you talking about Kyrie? What do you care about her? Co ci to obchodzi, Sora? Odwal się, co ci to obchodzi? Idę sobie. Nic nie zrobię. Tak, generalnie... Oj, właśnie teraz mam ewolucję motoryki, bo dostaliśmy zdolność high jump. Czyli po prostu wysoki skok. Teraz możemy wysoko skakać. W sensie wyżej. O, aż tak wysoko. Widzicie, jak wysoko? Tak, Riku powiedział, że no cóż, Pinokio jest dosyć niezwykły. Zabieram go i muszę się mu przyjrzeć, ponieważ... normalnie kukiełki nie mają serc. Są przedmiotami nieożywionymi, a on ma serce. I być może w ten sposób pomoże komuś, kto stracił swoje serce, odzyskać je. Tak. O, czyżby chodziło o Kyrie? Nie odpowiedział. I tak, teraz właśnie motoryka postaci bardzo się poprawiła. Dlatego jakbyś chciałem jeszcze w tym rzucie nagrań zaliczyć ten świat. Ponieważ dzięki temu, to co mówiłem wam chwilę wcześniej w sensie, będę w stanie dostać się do nowych wielu miejsc, do których wcześniej nie mieliśmy dostępu i pozbierać nieco przedmiotów, które ułatwią grę, a także przydadzą się później. Kotycz. Tak, teraz mniej będziemy musieli używać sztuczki z machaniem Keybladem w powietrzu. A będziemy w stanie się dostać legitnie do nowych, do pewnych lokacji. O, mamy kolejny kamień Samona. Cóż za bezużyteczne czary czekają nas tym razem. A w ogóle muszę wam Bambiego jeszcze pokazać, nie? Bo stracilibyście, abyście tego nie zobaczyli. Oj, stracilibyście. Znaczy, nie stracilibyście nic fajnego, po prostu stracilibyście ciekawe gry. Do tego zmierzam. Kolejna randomowa, dziwna historia. Bambi jest jakby tym filmem Disneya, który jakby... uznaję ten film za absolutnie nieciekawy i to jest jakby jeden z tych filmów, które jakby popularności nie rozumiem. W sensie jakby ja rozumiem, że w momencie, kiedy wyszedł, to pewnie był mega przełom animacji i dubbingu i opowiadania historii i tak dalej, ale jakby co do samego jakby Bambiego jako filmu, to jakby kiedy chodziłem do podstawówki, to w jakiejś godzinie świetlicowej czy innej, nie wiem, bzdurze organizacyjnej w szkole puścili nam Bambiego, byliśmy jeszcze bardzo mali, to aby nie... pierwsza klasa podstawówki, może nawet zerówka, nie jestem pewien. I mimo tego, że byliśmy malutkimi dziećmi, ja i moja klasa, no to... większość z nas tak cholernie nudziła się na tym filmie. Tak... come on, jeśli ten film nie jest skierowany do tak małych dzieci, jeśli on nie potrafi zabawić tak małych dzieci, to... do kogo on jest skierowany w takim razie? Tak, come on. Aby całą rozkminę o bajkach Disneya, o starych, o bajkach, filmach animowanych Disneya, tak nazwijmy to po imieniu, to najlepiej toczyć przy Kingdom Hearts Birth by Sleep, ponieważ tam dobór światów jest co najmniej ciekawy. Tak więc jakby no... no cóż, tam można właśnie sobie pogadać na temat filmów Disneya i tego, jak stare filmy Disneya prawdopodobnie były popularne tylko i wyłącznie dlatego, że były filmami animowanymi w czasach, kiedy ich nie było. Tylko i wyłącznie dlatego. Ale no cóż, to ostatnia lokacja tego świata. Tak, tamta walka z bossem nie była połową, byłaby 3/4 świata. Tutaj mamy ostatnią walkę z bossem. Hey, let Pinocchio go, Riku. Podotykałeś sobie, to daj innym się pobawić. Nie! Maybe it holds the key to helping Kyrie. Heartless, pożarły serce Pinokia. Riku, idziesz po kwasie. Riku, stoisz w kwasie. Już nie, dobra, okej. Uuu, badasowe słowa. You might not hear it, but right now it's loud and clear.
and it's telling me you're on the wrong side. Then you leave me no choice. Pinocchio! Pinocchio! Kimmy. I'm not gonna... O, do Riku chyba coś się pośpieszył z tym zjadaniem serca przez Heartless. Oh, I guess I'm okay. Tak, tutaj mamy pewnego rodzaju progres, jeśli chodzi o znajomość Riku i Sory. Ponieważ Sora zauważył, że z jego przyjacielem, który normalnie był bardzo średnio miłą osobą, jest coś bardzo wyraźnie nie tak. Tak więc, no cóż. Riku powiedział, że... Sora powiedział, że no cóż. Mam niejasne wrażenie, Riku, że jesteś po złej stronie. Tak więc... Jakby, no cóż. Mamy progres. O, dobra. W tą kulę, jeśli damy radę otworzyć paszczę tego stwora i uderzyć go w tą kulę ciemności w środku, to będzie dostał podwójne obrażenia przez chwilę. Dalej nie pokazałem wam Bambiego, prawda? O, nie, będzie żygać szlak, o. Tak, nie może go atakować od tyłu, od tyłu ma jakby, nie wiem, taki szkielet, który go chroni. O, odbijam póki co, mam szczęście. Ogólnie staram się nie wdeptywać kwas, ponieważ on zatruwa Sorę, jakby zadaje mu obrażenia w jakimś czasie nawet. Dalej jestem pod niesamowitym wrażeniem, jaki ogrom obrażeń zadaje Sora zwykłymi ciosami na tym w momencie, kiedy weźmie się aby miecz jako profesję. Naprawdę dawno nie grałem w tą grę. A, idź mi! Gij! Poziomy za poziomami! Goofy dostał kuźwa aż 2, tak zarąbiście. No i to kończy monstro. I dobrze, nie będziemy tęsknić. I to jest zabawne, ponieważ nie wiem, najwidoczniej niszcząc tego stwora wywołaliśmy jakiegoś rodzaju rozgardiarz w bebechach monstro. O, i teraz mamy ostatnie zaklęcie. Stop. W sensie te zaklęcia będą ulepszane, ale jakby bazowe mamy już wszystkie. Tak, to jakiś rozgardiarz w bebechach monstro i teraz on najnormalniej w świecie wypluje nas. So, Kairi's like a lifeless puppet now? Precisely. And her heart was... taken by the Heartless, no doubt. Oh, yeah. Tell me, what can I do? There are seven maidens of the purest... No i właśnie, Riku w swojej... princesses of heart. Edgy naiwności. Together, and a door will open to the heart of all worlds. Daje się wciągnąć w samo serce planu. Within lies untold serce planu. There you will surely find a way to recover Kairi's heart. Now, I'll grant you a marvelous gift. The power to control the Heartless. O nie! Riku może kontrolować Heartless teraz. I tak, ogólnie jakby... Dobra, po kascencji się wygadam. Soon, Kairi. Soon. Tak, Riku dowiedział się przez tą całą sprawę z Pinokiem, że... Kairi jest nieprzytomna, ponieważ straciła serce przez atak Heartless na wyspę najwidoczniej. W tym momencie straciła serce i no cóż, nie ma szans na jego odzyskanie. Jednak Maleficent powiedziała, iż istnieje 7 kobiet o czystych sercach. Jeśli te 7 kobiet zbierze się w jednym miejscu, otworzą drzwi do nieskończonej mądrości. I być może to dzięki tym właśnie drzwiom i dzięki tej mądrości Riku będzie w stanie pomóc Kairi odzyskać jej serce. Mam nadzieję, że Pinokio i Geppetto wyszli za to cali i zdrowi. A, oby wylądowali w jakimś bezpiecznym miejscu. Riku. Tak, i generalnie teraz można by zakończyć, ale jeszcze dla pełnego zakończenia... Aby tak, gra cofa nas do Agrabahu. Dla pełnego zakończenia polecimy sobie teraz do Traverse Town. Ponieważ... O, właśnie.
Wydaje mi się, że moja magia jest aktualnie na poziomie Donalda. No chyba śnisz, nawet nie za milion lat. Może pójdziemy spotkać się z Merlinem? Może da się podpracować jeszcze waszą magię? No właśnie. O, i przy okazji... Tak, nowy turniej rozpoczął się na Koloseum. Na zwycięzców czeka cudowna nagroda. Tak, więc wracamy do Traverse Town i pogadamy sobie z Merlinem. On da nam coś za poznanie wszystkich zaklęć. Coś, co totalnie nam się nie przyda, ale zgarniemy to, bo możemy. I ponadto... W Traverse Town pojawiło się coś nowego. Dobra, Magic and Study. A właśnie, jeszcze mamy kamień Samona. Dobra, okej, więc tak, idziemy do Merlina wpierw. O, czynisz niesamowite postępy. Proszę, mała nagroda, twoje starania. I dostaliśmy Spellbindera, to jest Keyblade oparty na magii. I jakby... czekaj, on jest, jest strasznie dziadowy, żeby nie było. Ponieważ jak widać jest słabszy od... Jakby... To jest strasznie głupie, ponieważ jakby... Mamy tutaj... Keyblade mamy tylko i wyłącznie dwie statystyki. Manę i siłę. Mana nie zwiększa nam... Zwiększa nam tylko ilość many, ale nie statystykę magii. To dwie inne rzeczy. A opis tego Keyblade'a głosi... dodaje dwa punkty many oraz znacznie podnosi magię i samony. Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Możemy tylko wierzyć na słowo opisowi. Za to wiem, że na pewno osłabia nam siłę o 2, tak? Więc jakby to nie ma totalnie żadnego sensu. Dobra. Kolejny kamień Samona. Oczywiście, tak, to ten dialog się powtarza, nie będę go czytał. I mamy Dumbo, tak, tego słonia. Tak więc... Tak, nasz po prostu bojowy team. Simba, który jest lwem i to ma nawet sens, że jest groźny, bo jest cholernym lwem. Bambi, który jest, kurwa, jelonkiem, malutkim jelonkiem, nie nawet dorosłym jeleniem, jest malutkim jelonkiem. Dumbo, który jest malutkim słonikiem. Malutki słonik dalej pewnie jest, może być groźny, ale to dalej malutki słonik w czapce klauna. I Jean, który ponownie ku Simby jest, nie wiem, jedynym sensownym wojownikiem naszej drużyny są. Dobra, pokażę wam wpierw Bambiego. Animacja przyzwania jest tak samo przesłodzona jak sama postać. I Bambi jest w ogóle mega randomowo dziwnym samonem, ponieważ jakby nawet nie próbuje atakować. Z tego jakby rozrzuca nam kulki many. I jeśli zbieramy te kulki i walczymy z wrogami, kiedy Bambi patrzy, nie wiem, najwidoczniej jara go widok walki, on zmienia rodzaj dropu, który rzuca. I na przykład teraz rzuca przedmioty. To jest dziwne. Więc, no, tak działa Bambi. Rzuca kulki. Teraz jeszcze pokażę wam Dumbo. Ponieważ jak szaleć, to szaleć. Wygląda to jak Sora pomniejsza się i wskakuje mu na czapkę. I jego atakiem jest Splash, które po prostu, nie wiem, przyzywa fontannę wody, która bije Heartless. Jest o tyle przydatny, że Sora podczas używania tego samonu jest nieśmiertelny. Więc to jest pewna zaleta. No i teraz tutaj pojawiło się coś nowego. A przynajmniej powinno się pojawić coś nowego. No i widzicie, tego tutaj wcześniej nie było. I to domek Geppetta, z tego co można stwierdzić po napisie na szyldzie. Pinokio? Hej, to Sora. O, witaj, Sora. Jak się tutaj dostaliście? Mężczyzna imieniu Leon nam pomógł. Nawet załatwił nam ten dom. Nie wiem, w jaki sposób odpłacić mu się za jego dobroć. Słyszałem, że walczycie z Heartless. Pomyślałem, że to może wam pomóc. I zostajemy Geppetto. Nie, to jest, projekt Gamishipa po prostu. Dla nas? Tak, oczywiście. Pinokio, ja nigdy nie podziękuję wam wystarczająco. Zrobimy wszystko, co możemy, żeby wam pomóc. Jakby Geppetto, w zależności od waszych osiągnięć w grze, które są nigdzie nie spisywane, żeby nie było, rzuca wam nowe modele statków, których my nigdy nie użyjemy, bo nie jesteśmy, nie wiem, chorzy czy coś takiego. Tak, i tutaj, co jest istotne... O, tak, mamy nowego Keyblade'a, który jest żałosny, swoją drogą. Wishing Star jest słabszy. Ma krótki zasięg, ale combo zawsze jest zakończone krytykiem, ciosem krytycznym.
To ma jakiś sens. Ale jest słabszy i ma krótki zasięg. Teraz, o, tutaj mamy ostatnią kartkę pocztową. Do tego questa, tego rozpoczęliśmy na początku gry. Tak więc odniesieniem tej kartki zakończymy sobie ten odcinek. I tak jak mówię, ja pobawię się troszkę w backtracking między tym a kolejnym odcinkiem, tak więc... Boom, defense up. Gratulacje, wysłali wszystkie 10 kartek. Teraz no cóż, będziemy nieco silniejsi. Boom, sora. Dobra, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Kingdom Hearts na kanale. Strzałeczka.